Cześć, witam Was serdecznie w niedzielę. Nie pamiętam w ogóle, jaki dzisiaj jest dzień. Muszę sobie zobaczyć. Oczywiście, że nie 24, 17 grudnia. Zostałem w domu sam z Leonkiem, słuchajcie. I gotuję rosół. Rosół, tutaj mamy makaroniki. Nie możemy się oprzeć słodkiemu, oczywiście, że nie. Trochę nie dodawałem żadnego filmu, ponieważ no nie ma za bardzo czasu. Oj. Nie ma za bardzo czasu, nie ma za bardzo kiedy. Chłopaki nam absorbują cały wolny czas, więc no jest ciężko, ale jakoś staram się. Przychodzę do Was też z małym update'em. Przebiliśmy już 200 subskrybentów. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, ukłony dla Was. Nie wiem, czy Wam się podobają filmy. Czy Wam się podoba taka formuła na razie? W styczniu też będę miał urlop, więc na pewno będzie się pojawiało więcej filmów. Będę starał się, żeby te ciekawe materiały były ciekawe. I żebyśmy się rozwijali jakoś. Szli do przodu. A tymczasem ja sobie siadłem, a chciałem sobie zrobić kawy. Nie wiem o co chodzi. Słuchajcie. Także no, ja wstaję i robimy kawę. Nie wiem, czy będzie mnie widać. Tak jest. O, może sobie tak stanę. Tak więc woda na kawę się gotuje. My gotujemy rosół. Będę też dzisiaj przygotowywał deserki, ponieważ od jakiegoś czasu mamy już ochotę na coś w stylu a la tiramisu, a la deserek razem z takimi ciasteczkami korzennymi, pierniczkami ichrzymi tutaj belgijskimi. Znalazłem przepis, zbieram się od kilku dni i nie mogę, słuchajcie, się zebrać. Jeżeli nawet wygospodarujemy chociażby 5 minut wolnego czasu, to wolimy usadowić nasze zadnie części ciała na kanapie i po prostu przesiedzieć. Także tak. Słuchajcie, wczoraj też ogarnąłem hojne na schody, ale po zmontowaniu całej konstrukcji, po przymierzeniu na schody okazało się, że ta hojna jest za duża i gałązki po prostu opadają. Wygląda to brzydko, wygląda to źle, więc nie będzie udekorowanych schodów, ustrojonych schodów. Nie wiem, jak się mówi, dekorować czy stroić. Dekoruje się może tort, stroi się na święta chałupę. Przy tym zostańmy. Stroimy. Także tak, no nie będzie ustrojonych schodów. Może jakieś lampki tam dojdą, może nie. Zobaczymy, co tam Ula sobie umyśli. Do czego ją też przekonam. No i co? I tak nam mija dzień, słuchajcie. Dzisiaj jest niedziela, jedyny taki dzień, gdzie jest laba. O, Ule widać, tam Ule widać. Mamy to. O, znowu siadłem na kanapie. Świetnie, Jezus, słońce będzie mnie raziło. Mamy to, płynne złoto jest, słuchajcie. Ula. Bo nie poszła dalej. Co dam? Masz numer do Dominiki? Do Dominiki chyba nie. Nie masz. Nie, zawsze na Messengerze dzwoniłem. Zobaczymy, czy pójdzie dalej, czy nie pójdzie dalej. Plany były iść się przespacerować, ewentualnie iść gdzieś na kawę. Ale Dominiki nie ma. Więc zobaczymy co wymyśli. O, idą. Może coś wymyśli. Dzisiaj bardziej vlog może gadany trochę. Tak sobie myślę. Gdzieś tam na końcu może Wam wstawię to robienie tych deserów. Nie wiem. Zobaczę, jak to wyjdzie. Zobaczę, jak to będziemy robić. W ogóle w tle leci mi Masza i Niedźwiedź, bo musi lecieć. Nasz syn bardzo polubił, ja sobie zasłonię to okno. Nasz syn bardzo polubił ostatnimi czasy Maszę i Niedźwiedzia. Wcześniej były Teletubisie, wcześniej był Psi Patrol, teraz Masza i...
Zrobiłem, słuchajcie, przemeblowanie specjalnie pod Wigilię, która będzie za tydzień. Nie podoba mi się to. O! To będzie tak. Jezus, jak ja wyglądam. Strasznie. Byłem u fryzjera, słuchajcie. Każdy, kto ma 20 euro, jest bogaty, może iść do fryzjera. 20 euro obcięcie męskie kosztuje. Majątek, nie majątek, ale trzeba wydać. Także tak. Co my sobie puścimy? Nie wiem, co my sobie puścimy. Polecajka. Wpadło mi w ucho. Słuchajcie, i na TikToku widziałem, i teraz na YouTubie znalazłem w końcu, bo wypuścili. Czerwone korale. Remix Lunaria. Posłuchajcie sobie, naprawdę warto, według mnie. Ale nie wiem. Nie może mi tego być słychać, bo mi zbanują filmik zaraz. Kominek sobie puścimy. Cozy Fireplace. Fireplace. Tak. Słuchajcie. Planuję też nagrać dla Was filmik, bo jak wiecie, mamy kalendarz adwentowy z Twinkle Candle od Anjax. W sumie sam nie wiem, co na ten temat powiedzieć. Na razie nie chcę się wypowiadać. Stwierdziłem, że nagram filmik, w którym rozpakujemy naraz resztę okienek i oprócz 24, oprócz dnia wigilijnego, i wypowiem się na ten temat. Ponieważ z jednej strony ja bardzo się cieszyłem na ten kalendarz, bardzo mnie jarał, bo obydwoje z Ulą gdzieś tam lubimy świeczki zapachowe, woski zapachowe, lubimy takie bajery. A z drugiej strony mam mieszane uczucia, ale o tym dowiecie się na filmie. Bo, no tak jak mówię, muszę, bo się uduszę, więc to zrobię. Także tak. Łyk kawki. O, rosół mi się za bardzo gotuje, zdecydowanie. Nic z tego nie... O, jak pięknie mnie widać... O, wyłączyłem. Jak pięknie mnie widać. Wcale mnie nie widać, słuchajcie. Wcale, a wcale. Także tak, o, teraz jestem niebieski. Może być. Może być, słuchajcie. Także tak. Także tego, także tak. Plany, jeżeli chodzi o YouTube'a, są ogromne. Znaczy ogromne, nie ogromne. Tak jak już wspominałem wcześniej. W styczniu wybieram się na urlop. Może ja sobie stanę, nie będę chodził po mieszkaniu jak ten debil. Czy wy mi się tu zmieścicie? Zmieścicie? O, nie zmieścicie mi się. Zmieściliście mi się, ale ta konstrukcja jest na tyle niestabilna, że może być ciężko. Ja załączę światło. Nie wiem, czy to pomogło. Nic nie pomogło. Iso mnie nie lubi. O. O. Dzień dobry. Ręczne ustawienie ISO, ale chyba jestem rozmazany. Nie. Ustawiło ostrość. Także tak, słuchajcie. Ja sobie trochę obrócę. Zobaczycie sobie trochę ogrodu. Mam nadzieję, że nie spadniecie. Coś miałem mówić. A, tak jak wspominałem wcześniej, w styczniu będę miał urlop. Urlopu będę miał 2 tygodnie, więc co nieco z Ulą planujemy też, ponieważ nie chcemy siedzieć, nie jedziemy do Polski, ani chcemy siedzieć całymi dniami w domu, więc oprócz jakichś tam spacerów, wiadomo, z dziećmi, może coś też pokminimy, żeby gdzieś jechać. Ja na pewno będę jechał do Polski, więc wrzucę Wam filmik. Myślałem też, żeby... Nie wiem, czy to dobry pomysł, dajcie znać, żeby zrobić na TikToku live'a. Jezus, połowę mnie widać, mniejsza. Żeby zrobić na TikToku live'a z drogi, nie wiem, czy w ogóle to za bangla. Czasami mam wrażenie, że ja mam zbyt wygórowane wymagania wobec siebie. Nie wiem. Przeglądając tego TikToka, momentami natrafiam na takie rzeczy, takich ludzi, że jestem w szoku. Słuchajcie, jestem w szoku i zadaję sobie pytanie, dlaczego ja jeszcze nie zacząłem robić live'ów i na tym nie zarabiam. O! Lecę do Leonka. Zobaczymy, jeżeli mi się zachce, muszę ogarnąć drugi telefon do tego celu, drugą kartę, żeby mieć internet w miarę dobry. Nie wiem, jak to wyjdzie.
Może się pokuszę, może nie, dam wam znać. No zbliżamy się też do Sylwestra, ale u nas na Sylwestra szału nie będzie, ponieważ zostajemy w domu. Nigdzie nie idziemy, więc pewnie wieczór będzie wyglądał tak, że siądziemy na kanapie, załączymy sobie jakieś zakopane, posiedzimy do 20, 21, pójdziemy wykąpać chłopaków, pójdziemy uśpić chłopaków, potem posiedzimy do 24, obejrzymy sztuczne ognie, o ile będą, dajmy na to w Zakopanem i pójdziemy spać. Także, no zobaczymy, może trochę powędrujemy, będziemy i w Zakopanem, i w jakichś innych miejscowościach, gdzie będą Sylwestra, odwiedzimy, a czemuż by nie. Teraz widziałem, że na YouTubie jest taki szał, żeby odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe, więc my będziemy odwiedzać, słuchajcie, koncerty sylwestrowe. A co? My witamy się z wami z powrotem. Jest już godzina 17. Wróciliśmy ze spaceru, rosołek zjedzony. Będziemy robić czekoladę w końcu, tą, którą kupowaliśmy w Primarku. Posypkami. Z piankami. Zalejemy ją mlekiem, tak jak było w przepisie. I zobaczymy, jak będzie to smakować. A zaraz też będziemy robić deserki. Zobaczycie, na co mam ochotę od dłuższego czasu. Podasz mleko, żono? Tak. Moja cudowna asystentka poda mi mleko. Mleko, proszę bardzo. Pachnie jak czekolada. W proszku. Zobaczymy. Zobaczymy, co Primark zaoferuje nam za 4 euro. Nie, 3 to było, tak? 3 euro. 4. 4? 4. Z 8 przecenie. Jezus. Nożyczki sobie. Pudzianowskiemu niepotrzebne nożyczki. No, zobaczymy. Pianki, słuchajcie, test. Jak pianki. Dla pianistek, które mamy w domu. ASMR. Odradzam. Prawie idealnie wymierzyłem. No wygląda pięknie. Średnio tego Mikołaja widać. Średnio widać? No. Ważne, żeby smakowało. Lecimy. Pianki. Posypka.
Janki. Dobre. Ogólnie do deserków będzie nam potrzebne masło, będą nam potrzebne dwa serki mascarpone. Zamiast śmietany do kremu ja będę używał serka waniliowego. Będą nam potrzebne ciasteczka korzenne, krem ciasteczkowy korzenny i użyję śmietany, ale nie do kremu, a do... Nie do kremu, a do tego kremu, żeby zrobić polewę. Także bierzemy się. Musimy roztłuc na piasek ciasteczka, połączyć z masłem. Potem będziemy ubijać mascarpone z serkiem waniliowym i do tego rozpuszczać krem ciasteczkowy z odrobiną śmietany. Dobra, słuchajcie, z racji, że ja nie lubię się przemęczać, więc w Lidlo mi się zmieniłem ciastka na piasek i rozpuszczam masło. Masła rozpuszczam dwie łyżeczki. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Robię ogólnie wszystko na oko. Na cztery szklanki będzie, więc będą cztery deserki. Zobaczymy, rozpuści się masło i ciastka rozgniecione dodam do masła. Wymieszam i przełożymy do szklanek. Dobra, słuchajcie, masła wystarczająco. Wymieszałem już. Wygląda tak, jak mokry piasek, trochę bardziej sypszy. Będziemy przekładać do szklanek. Na dwa serki po 250 gram, czyli na pół kilo mascarpone, dałem 10 łyżek stołowych jogurtu waniliowego. Będziemy to mieszać, zobaczymy co z tego wyjdzie. Robię tak pierwszy raz, więc mam nadzieję, że coś wypali. Nie jest to z przepisu, umyślałem sobie samemu, więc zobaczymy. Słuchajcie, zrobiłem jeszcze inny myk, bo takie było mało waniliowe i w ogóle mało. Wszystkiego mało. Więc miałem z jednego słoika resztkę tego kremu i rozpuściłem go w mikrofali przez 40 sekund. Dorzuciłem do tego mascarpone z serkiem waniliowym i zobaczymy co to będzie. Przekładamy do szklanek. Mieszamy kolejny krem ciasteczkowy z odrobiną śmietany i robimy taką polewę na samą górę.